Okej, to jedziemy na wakacje. Przyjazd do Kearney jest 7:33 wieczorem. Jest teraz 8:53, czyli 11 godzin ponad, tak. Pierwsze ładowanie mamy w Iowa. 20 minut, następne nas też w Iowa. 25 minut. Trzecie w Iowa. Też w Iowa. 45 minut. I czwarte w Nebrasce. Okej, okay, no to wyjeżdżamy. Jest 8:53. Zobaczymy, o której zajedziemy tak naprawdę. Dla krótkiego porównania nam pokazuje Google Maps. Będziemy za 8 godzin 7:57. Czyli na... Jest 10 na 18, czyli na 6 PM, a według Tesli będziemy na 7:34, czyli 1,5 godziny dłużej. No, mamy karawan.
ładujemy się na pierwszym superchargerze. Wszystkie stanowiska zajęte. Jak przyjechaliśmy, były wszystkie zajęte. No, zobaczymy, jak się rozpędzi. Na razie powolutku. No tu nas trochę Tesla, no, zaskoczyła lekko, bo już dojeżdżaliśmy do tego superchargera i nagle nawigacja zaczęła nas z powrotem prowadzić na highway. I się zdziwiłem, że coś się pogubiła, a okazało się po prostu, tu były wszystkie zajęte i nas przekierowała automatycznie do następnego superchargera, który w sumie jest lepszy, bo jest w wersji trzeciej, czyli 250 kW maksymalnie może ładować. Jest tylko jedno zajęte stanowisko, więc tak w zasadzie mogła nas prowadzić od razu tam. Tam jest prawie 14 mil, czyli bezpośrednio bez problemu byśmy tam dojechali z 10%. No, więc podładujemy się tu chwilę. Dzieci wrócą z łazienki i jedziemy do tego szybszego, do superchargera, bo tutaj w tej chwili mamy ładowanie tylko 72 kW. 300 mil na godzinę. Więc szkoda czasu. Do tego drugiego superchargera, no i tu mamy prędkość 250 kW. To jest właściwa prędkość dla modelu Y. 1040 mil na godzinę prędkość ładowania. Truckstop w Iowa, Iowa 80 Truckstop. To jest chyba ten największy. Nawet jest Trucking Museum. No i tutaj rozumie puste chargery, można się szybko naładować. Tam się ładuje bolcik na czerwponcie. Jutro 4 July. Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. No, it's totally worse. Okej, okay. Ruszyliśmy z superchargera i jedziemy do następnego. To tylko 100 mil, 1,5 godziny. I tam mamy się ładować 1,5 godziny. 5 minut.
Ok, kolejny supercharger w Grinnell, Iowa. Ładujemy się tutaj 25 minut. No i kolejny raz szybki supercharger. 250 kW się ładuje w tej chwili. Przy 19% baterii. Charger pusto, tylko my się ładujemy. Do Estes Park.
Supercharger. To są ogalala w Nebrasce.